Ostatnio defensywa TSP funkcjonuje bardzo dobrze. Widać, że rozumiecie się na boisku świetnie i mimo początkowych problemów stanowicie o sile drużyny. Był jakiś przełomowy moment wiosną, w którym wszystko skoczyło na dobre tory? Ja myślałem, w tej drużynie jest w tej chwili wszystko w porządku. I w szatni, i na boisku. I te wyniki wyglądają dobrze. Szkoda niektórych szans, któreśmy mieli na wykorzystanie i zdobycie ostatni mecz o 3 punkty. Spodziewałeś się, że z Mariuszem Magierą będzie współpracowało Ci się tak dobrze? Bo jak wiemy, on jest debiutantem na tej pozycji. Tak, tak. No, Mariusz jest bardzo inteligentny piłkarz i doświadczony. Widać, że zagrał w Ekstraklasie dużo, dużo meczów i dobrze się z nim gra. On odpowiada i bardzo dobrze wygląda. Jako doświadczony zawodnik jesteś wsparciem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją piłkarską drogę. Jak ocenisz naszych młodzieżowców w defensywie? Między innymi Roberta Gumnego, Łukasza Zakrzewskiego czy nawet Bartka Jarocha? Tak, tak. Bardzo dobrze się chowają na boisku i są dobry, dynamiczni, szybki. Piłkarzy wszystko mają przed sobą i ta kariera może być bardzo, bardzo fajna dla nich. Po rocznym pobycie w Bielsku założyłeś opaskę kapitana, no to dla Ciebie chyba wyjątkowy czas, prawda? Tak, no ja nie liczę na to, że jestem kapitanem, a ja liczę na to zagrać co najlepiej ten mecz i pomóc drużynie najlepiej jak wiem. A zdarzało Ci się już w innych klubach pełnić taką funkcję, czy tutaj jest pierwszy raz? Tak, no na Lotwie byłem ostatni pół roku też kapitanem w drużynie i w Żilinie może być 2 lata byłem też kapitanem i nie jest to taka nowa funkcja dla mnie. Przed nami mecz z Wisłą Puławy, zespołem z dolnych rejonów tabeli, ale takim, który już w tym sezonie nieraz przytarł nosa faworytom. Mimo wszystko jednak chyba te 3 punkty w Puławach to obowiązek, prawda? Będziemy się starać, żebyśmy zdobyli 3 punkty. No, wiemy, że to jest bardzo dobry przeciwnik, który gra na szybkie kontrataki. Zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że zdobimy 3 punkty i przyjdziemy do Bielska szczęśliwi.